czele z księdzem Waldemarem Jaligą, dyrektorem Wydziału Katechetycznego naszej kurii oraz księdzem archipresbiterem i księdzem dziekanem. Witam wszystkie siostry zakonne, witam wszystkich przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych, a w szczególności pana starostę powiatu jarosławskiego Tadeusza Chrzana, pana wójta gminy Radymno Bogdana Szylara, panią Annę Huk, radną sejmiku wojewódzkiego. Witam państwo Grażyna i Jan Grześko. Witam najwyższe władze zawodowej Straży Pożarnej. Witam pana dyrektora naszej szkoły i całe grono pedagogiczne oraz pana dyrektora Domu Pomocy Społecznej Moszczany wraz z personelem podopiecznymi. Witam wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów, a w szczególności telewizji internetowej Po24, Radio Fara z naszej arcydiecezji oraz panu redaktorów Niedzieli i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam samorząd wsi na czele z panem sołtysem. Witam koło gospodyń wiejskich, wszystkie grupy duszpasterskie. Witam was, drodzy parafianie. Witam wszystkich, którzy przez wymienione media łączą się z nami. Witam wszystkich, których nie mogę wymienić imienia i nazwiska. I proszę księdza arcybiskupa o poprowadzenie naszych modlitw. Yeah.
mała, która uczyć się będzie pokory. Cierpienie znieść ci pomoże. Thank you.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Amen. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w niezwykłą uroczystość, w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. I znakiem krzyża rozpoczęliśmy Eucharystię, a ma to miejsce nie przypadkowo, ponieważ każda msza święta jest uobecnieniem tajemnicy Chrystusowego krzyża. Dziękujemy za to, że Pan Bóg dał nam poznać tę tajemnicę, którą my próbujemy przez całe życie zgłębić. Ten krzyż towarzyszy nam od samego początku, od tego pierwszego znaku, który w sposób oficjalny nasi rodzice, rodzice chrzestni, kapłan uczynili na naszej głowie w momencie Chrztu Świętego. Ten krzyż towarzyszy nam w chwilach radosnych, smutnych. Przeżywamy tajemnicę krzyża po to, aby zrozumieć sens naszego życia. A odpust parafialny jest okazją do tego, aby oczyścić swoje serce, skorzystać z dobrodziejstw krzyża, a jednym z dobrodziejstw jest możliwość zyskania odpustu zupełnego. Trzeba oczywiście spełnić odpowiednie warunki, a więc spowiedź, komunię świętą, wyrzec się przywiązania do grzechu, wzbudzić sobie intencje i odmówić przepisane modlitwy. Dzisiejsze spotkanie jest związane także z jubileuszem ludzi, którzy chcą być wierni Chrystusowej nauce, zachęcającej do służenia Panu Bogu i ludziom. To szczególna służba w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to działanie, które jest bardzo chrześcijańskie, które jest bardzo mocno związane z Kościołem. Stąd jest to też okazja, aby podziękować braciom strażakom, jak to się mówi, druhom i druhnom, za to, że trwają przy Bożym Grobie, gdy jest większa uroczystość parafialna, odpust czy inne wydarzenie diecezjalne. Strażacy są obecni, za to jesteśmy im wdzięczni. I przy dzisiejszym jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej za to im dziękujemy i życzymy, żeby w dalszym ciągu ku chwale Bożej, ku pożytkowi ludzi służyli i pełnili swoją misję. Jest to także szkoła charakterów, bo dobry strażak to jest dobry człowiek. Dobry strażak to jest ktoś, kto śpieszy bezinteresownie z pomocą drugiemu człowiekowi. Jest także trzecia okazja, czyli poświęcenie domu przedpogrzebowego. Tak się składa, że wiele parafii już takie domy posiada. Dobrze, że tutaj w Moszczanach, w Łazach jest ten dom po to, abyśmy mogli godnie przeżywać te smutne uroczystości opromienione tajemnicą krzyża i chwałą zmartwychwstania. Zapewne każdy z nas ma wiele intencji jeszcze w sercu. Powiedzmy je w ciszy Panu Bogu, jednocześnie przepraszając Go za to, że nie zawsze byliśmy wierni nauce Chrystusowego krzyża. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie,
na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Niech Twój Święty Duch, niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie, dziś przenika mnie. Zawsze już gości w duszy mej, gości w duszy mej, i niech spadnie deszcz, błogosławię Cię. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź, i niech spadnie deszcz. Z mocą w nas, Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas, i niech spadnie deszcz, błogosławię swy. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. Spadnie deszcz, błogosławię.
Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Staw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, napłoń chce wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta, wyjawnię tajemnice zamierzchłego czasu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Gdy ich zabijał, wtedy go szukali, nawróceni garnęli się do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Lecz oszukiwali go swymi ustami i kłamali mu swoim językiem. Ich serce nie było mu wierne, przymierzu z nim nie byli sami. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie zatracał. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał swoje wzburzenie. Wielkich dzieł Boga nie zapomnij. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył sam siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko
i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, z księdzem archipresbiterem, z księdzem dziekanem oraz z księdzem proboszczem parafii Łazy Moszczany. Szanowni zaproszeni goście, z panem starostą, z panem wójtem, z panią przedstawicielką Urzędu Marszałkowskiego i z panem komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Drodzy bracia strażacy, obchodząc jubileusz, z panem prezesem na czele. Drodzy bracia i siostry, czciciele Krzyża Świętego. Jest wiele książek na świecie, a po niektóre z nich ludzie chętnie sięgają mimo upływu czasu. Nie wspominamy w tym momencie o Piśmie Świętym, ale o książce, która od wielu dziesiątków lat przyciąga zarówno dzieci, młodzież, jak i starszych. W pewnym sensie się nie starzeje. To książka o pięknym tytule Mały Książę. Jej autorem jest
francuski podróżnik, francuski pisarz, poeta, Antoni Saint-Exupéry. On w jednej ze swoich książek napisał takie zdanie, które chciałbym, aby było motywem przewodnim naszego dzisiejszego rozważania, które podejmujemy w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Napisał taką prośbę. Panie Boże, przywiąż mnie do drzewa, do którego należę. Nie ma sensu, bym pozostawał sam. Panie, przywiąż mnie do drzewa, do którego należę, bo nie ma sensu, bym pozostawał sam. To piękna prośba, choć może trudna. O jakie drzewo chodzi? Domyślamy się, że chodzi o drzewo krzyża. Bo wiemy, że nasze ludzkie życie jest związane z drzewami, dwoma drzewami właściwie. Z tym pierwszym drzewem, drzewem rajskim, drzewem raju i tym drugim drzewem, drzewem krzyża. Za chwilę posłuchamy pięknej modlitwy, pięknej prefacji, w której znajdują się jakże znamienne słowa. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek. Na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany. I tak jest rzeczywiście, drodzy bracia i siostry. Pierwsze drzewo przyniosło ze sobą tragedię odejścia, nieszczęście, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, nieszczęście, które nazywamy grzechem pierworodnym. Bóg jednak nie odszedł od człowieka, mimo że człowiek się zbuntował, powiedział, ja urządzę sobie świat po swojemu, nie będę przestrzegał tych zasad, które Pan Bóg mi dał, a były to zasady niewykraczające poza możliwości człowieka. Co zrobił Pan Bóg? Pan Bóg powiedział słowa obietnicy, słowa tchnące nadzieją, że przyjdzie kiedyś niewiasta, której potomek zmiażdży potęgę zła, potęgę szatana, choć sam będzie cierpiał, choć zostanie dotknięty przez szatana, który jest ukazany na kartach Księgi Rodzaju jako przebiegły wąż. I od tej pory, od tej zapowiedzi, która została uczyniona w raju, Pan Bóg daje nam kolejne światła, kolejne informacje mówiące o tym, że nie zapomina o tym planie. Stąd też posługuje się prorokami, posługuje się także znakami i zapowiedziami, które mają bardzo realistyczny wymiar, jak choćby ten, gdy młody chłopiec Izaak razem ze swoim ojcem Abrahamem idzie na górę Moria po to, aby dźwigać drzewo, aby na tym drzewie złożyć ofiarę, ofiarę całopalną, czyli spaloną. Tą ofiarą miał być on sam, on o tym nie wiedział, ale idzie zapowiadając swoją postacią kogoś, kto kilka tysięcy lat później pójdzie i poniesie drzewo krzyża po to, aby złożyć ofiarę z siebie samego. To Chrystus, który jest przez ofiarę Izaaka, przez to drzewo niesione przez Izaaka zapowiedziany. Albo też, kiedy Izajasz, prorok Izajasz mówi o Mesjaszu, który jest obarczony ciężarem, ciężarem, na który składają się nasze winy, nasze grzechy. Tenże prorok Izajasz mówi o tym, że jest, że będzie kiedyś Mesjasz, Zbawiciel, niosący właśnie to niezwykłe brzemię, niezwykły ciężar. A liturgia dnia dzisiejszego mówi nam o jeszcze innym symbolu, bardzo ważnym i czytelnym. O symbolu, który został potwierdzony przez samego Chrystusa. Naród wybrany, wędrujący do ziemi obiecanej na pustyni, był poddany wieloma próbami. Nieraz się buntował, nieraz chciał wrócić do Egiptu, mówiąc, że w Egipcie była wprawdzie niewola, ale byliśmy tacy najedzeni, bezpieczni, choć ciężko pracowaliśmy i byliśmy skazani na eksterminację, na wyniszczenie. Nawet chcieli wrócić do Egiptu. Po co wyprowadziliście nas tutaj na pustynię? Tutaj jesteśmy głodni, spragnieni, nie mamy co pić, nie mamy co jeść. Pan Bóg syłał im mannę, dawał im przepiórki, dawał im wodę ze skały. A w końcu próba, o której mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, była bardzo dotkliwa, bo węże i skorpiony zadawały cierpienie i przyprawiały o śmierć wędrowców. Stąd też Pan Bóg ukazuje znak. Tym znakiem jest
pal, na którym został przybity wąż. I kto z wiarą popatrzył na ten pal, odzyskiwał zdrowie. Sam Chrystus odnosi się do tego fragmentu Księgi Liczb i mówi o tym, że ta zapowiedź wypełniła się w osobie Mesjasza, w Nim samym. Jak Mojżesz wywyższy węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. By wywyższono Syna Człowieczego, czyli przybito Chrystusa do innego palu, do drzewa krzyża. Drodzy bracia i siostry, Chrystus w rozmowie z Nikodemem mówi o tym, że to, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, zrealizuje się w Nowym, w Jego osobie. Krzyż przyniósł ze sobą realizację tych zapowiedzi. Krzyż spowodował, że nie tylko Chrystus został do Niego przywiązany, jak mówił cytowany na wstępie Antoni Saint-Exupéry, ale każdy z nas jest przywiązany, każdy z nas powinien czuć się związany z Chrystusowym krzyżem. Jak zrozumieć tę tajemnicę tego związku i tego naszego przywiązania do Chrystusa, którego dzisiaj czcimy jako podwyższonego na krzyżu, jako podwyższonego ponad wszystkie inne znaki? Żeby to zrozumieć, odwołajmy się też do dzisiejszej Ewangelii Świętej. Spróbujmy zatrzymać się nad trzema słowami, które są zawarte w tej Ewangelii. Trzema słowami, które mogą pomóc nam zrozumieć tajemnicę krzyża, co nie jest łatwe, bo nie jest łatwo zrozumieć tajemnicę ludzkiego życia, ludzkiej śmierci, ludzkich cierpień, osamotnienia, niepowodzeń życiowych, tragedii takich czy innych. Jakie to są słowa? O jakich słowach mówi Chrystus? Pierwsze słowo, które powtarza się kilkakrotnie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, to słowo wiara. To słowo wiara. Każdy, kto wierzy, otrzyma życie. Nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Nie można zrozumieć tajemnicy krzyża i tego Chrystusowego, i tego naszego, osobistego, jeżeli nie popatrzymy na ten krzyż z wiarą. Ale to jeszcze nie wystarczy. Trzeba iść dalej według wskazówek Chrystusa. Trzeba uświadomić sobie, że tajemnica Chrystusowego krzyża da się wytłumaczyć słowem miłość. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To miłość kazała Chrystusowi pozostawić tę rzeczywistość nieba, nie pozostawić na zawsze. Chrystus zawsze był obecny na ziemi, także wtedy, był obecny także w niebie, także wtedy, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy dokonało się w nim uniżenie, kiedy stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Jest jeszcze jedno słowo, bardzo ważne, które spina oba te dwa pojęcia, a więc wiarę i miłość. Tym trzecim słowem jest nadzieja. Ono formalnie nie pada w dzisiejszej Ewangelii Świętej, ale jest wyczuwalne. Jest bardzo oczywiste, bo Chrystus mówi, snując perspektywę naszej przyszłości, że przyjęcie krzyża Chrystusowego i naszego krzyża z wiarą i miłością daje nam podstawy do spodziewania się, podstawy do nadziei, że zdobędziemy życie wieczne, że będziemy zbawieni, że ten krzyż, który jest naszym udziałem, skończy się tak, jak skończył się krzyż Chrystusowy, bo jak wiemy, tajemnica cierpienia Chrystusa, tajemnica krzyża Chrystusowego była ważnym wydarzeniem, ale nie najważniejszym. Poza tym wydarzeniem, którym była śmierć Chrystusa, idzie tajemnica pustego grobu, czyli tajemnica zmartwychwstania Chrystusa. A więc patrzmy na krzyż, na każdy krzyż, przede wszystkim na krzyż Chrystusa, ale także na krzyż każdego z nas z wiarą, nadzieją i miłością. Tak również rozumiał tę tajemnicę krzyża autor drugiego czytania, bardzo pięknego, zaczerpniętego z listu do Filipian. To czytanie i ten fragment niejako streszcza całą posługę Chrystusa. W tym fragmencie ukazany jest jakby etap, ukazane są etapy życia Chrystusa. Trzy główne etapy. Jego obecność w domu Ojca, ale także zejście od domu Ojca po to, aby być podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu
i poddanie się cierpieniom, czyli podjęcie takiego uniżenia, po to, aby wskutek tego uniżenia, tej ofiary Chrystusowej na krzyżu, dokonało się Jego wywyższenie. Święty Paweł pisze, Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go i darował mu imię ponad wszelkie imię. I rzeczywiście na imię Jezusa winno zgiąć się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Stąd też dzisiaj ta uroczystość odpustowa podwyższenia Krzyża Świętego upamiętnia nie tylko fakt odnalezienia krzyża przez świętą Helenę, ale także fakt podwyższenia Chrystusa na krzyżu. Podwyższenia Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. Chrystus wychodził z miasta, z Jerozolimy, ze świętego miasta Jeruzalem, wychodził poniżony, odrzucony przez swoich rodaków. Ale ciekawą rzecz zanotował ewangelista. Szło za nim mnóstwo ludzi. To ciekawe, że za skazańcem szło mnóstwo ludzi. I to słowo tłumaczy także i naszą obecność tutaj, obecność nas tutaj w parafii Moszczany Łazy, ale także obecność ludzi, którzy już od 2000 lat idą za tym znakiem. Także wtedy, kiedy jest to niewygodne, niemodne, kiedy jest to krytykowane, czy wyśmiewane, czy wręcz zabraniane. Idą ludzie za tym znakiem, idzie wielkie mnóstwo ludzi. Idą po to, żeby poprzez tajemnicę krzyża próbować zrozumieć swój własny krzyż, mając przekonanie, że ten krzyż doprowadzi nas do chwały zmartwychwstania. Idziemy w trudzie, podobnie jak Izraelici przez pustynię. I nieraz jesteśmy kąszeni przez różne jadowite węże, które przybierają różną postać. Mamy się ich strzec, ale mamy także szukać ratunku w miłosierdziu Bożym wysłużonym na krzyżu, w spowiedzi świętej, w innych sakramentach świętych, po to, aby prowadzać do swojego duchowego życia niejako odtrutkę i lek przeciwko tym nieszczęściom, które niesie ze sobą współczesny świat. Na czym polega dzisiejsza plaga węży? Jak mówił swego czasu papież Franciszek, plaga węży ma swoje konsekwencje, jeśli w naszym życiu zaczyna królować kłamstwo. To chcemy czy nie chcemy, przestajemy sobie ufać. Jeśli w naszym życiu rozpusta zaczyna być uważana za coś normalnego, to chcemy czy nie chcemy, rośnie niezdolność do prawdziwej miłości. Jeśli akceptujemy rozwody, to nie dziwmy się, że rozwód staje się najczęstszym sposobem rozwiązywania konfliktów małżeńskich. Jeśli całą energię ładujemy w cele doczesne, to nie dziwmy się, że nasze dzieci nie widzą sensu życia. To przyznajmy, bracia i siostry, mocne słowa, ale są one przestrogą, aby nie poddawać się lekkomyślnie tym ukąszeniom, które możemy spotkać na naszej drodze. Zechciejmy stanąć dzisiaj obok krzyża. Patrzyłem na wasz ołtarz główny, na piękną ilustrację, którą odczytuję w ten sposób, że krzyż niejako rozpływa się w naszym życiu, że krzyż promieniuje na całe nasze życie, a pod tym krzyżem stoi Najświętsza Maria Panna i Święty Jan. Stoi, trwa. Trwajmy i my również przy krzyżu. Święty Józef Sebastian Pelczar pozostawił po sobie wiele mądrych sentencji, między innymi taką. W czasie mszy świętej staraj się być tak, aby mieć usposobienie Maryi, świętego Jana i Marii Magdaleny. Marii Magdaleny to znaczy budź w sobie skruchę i żal za grzechy. Trzeba, abyśmy budzili w sobie także miłość do Pana Boga, jak miała ją w sercu Maria. Żebyśmy byli mocni wiarą, stojąc przy krzyżu, jak święty Jan apostoł. Trwajmy więc przy krzyżu,
Trwajmy służąc Panu Bogu i ludziom. Na koniec, nawiązując także do jubileuszu Straży Pożarnej, dziękując za posługę naszych braci i sióstr skupionych w Ochotniczej Straży Pożarnej, chciałbym im życzyć, aby idąc do akcji czynili znak Krzyża Świętego, by uzmysłowili sobie, że to, co będą czynić, nawet narażając się na jakieś niebezpieczeństwo, że chcą to czynić w służbie Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. A my sami, dobrze by było, gdybyśmy każdy znak Krzyża Świętego czynili z wielką wiarą, z miłością, z nadzieją, by to był nie pusty gest, ale znak naszej wiary, znak nacechowany namaszczeniem, brakiem pośpiechu i taką refleksją, że jest to znak mojego zbawienia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg Słowa, światło ze do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego wołajmy z wiarą i ufnością. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i za obecnego wśród nas arcybiskupa Adama Szala i wszystkich kapłanów, aby Bóg udzielił obficie swoich darów w pełnieniu pasterskiej posługi w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci księdza biskupa Kazimierza Ryczana, byłego ordynariusza diecezji kieleckiej, aby za wierną służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie otrzymał niewiędnący wieniec chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za władze parlamentarne i samorządowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących, aby swoje cierpienie i doświadczenie życiowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za budowniczych i dobroczyńców tej świątyni, aby miłosierny Bóg, przyjmując trud pracy i ofiary, obdarzył ich swoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
módlmy się za zatrudnionych w mediach, telewizji, radiu i prasie, aby potrafili stawiać się siewcami prawdy, dobra, sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą parafię, aby Chrystus, który za wszystkich umarł na krzyżu, żyjąc, wspomagał w odrzucaniu wszystkiego, co jeszcze oddziela ich od Niego, błogosławił i udzielał potrzebnych łask, a zmarłych obdarzył swym zbawczym przebaczeniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących, aby swoje cierpienie i doświadczenie życiowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, chlubimy się Twoim krzyżem, którym jest nasze życie i zmartwychwstanie. Dziękujemy za Twoje zbawcze dzieło i za Twoją obecność wśród nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Thank you.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także przebek nasz, całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które z radością składamy, wspominając świętego Jana Chryzostoma. I spraw, abyśmy posłuszni Jego wskazaniom, sami oddali się Tobie na ofiarę uwielbienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie. A szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje. Hosanna, 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 hosanna na wysokości. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, Boże. Baranku Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, Baranku Boże, Baranku Boże, Baranku Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane krwawej męce, uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów, sławię Twoją się. Posileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Usiądźmy. Zanim dopuszczę księdza proboszcza do głosu, bo nie może już wytrzymać, żeby już powiedzieć coś,
Więc bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję tego jubileuszu. I gratuluję także pięknego kościoła, bo jest to rzeczywiście piękny kościół i nastrajający do modlitwy. Dziękuję za ten wielki wysiłek całej wspólnoty parafialnej z księdzem proboszczem na czele, za troskę o tę świątynię i obejście o budynek parafialny, a także i o nową czy przebudowaną raczej salę, dom przedpogrzebowy. Życzę, aby Chrystus ukrzyżowany przyciągał nas wszystkich do siebie, by się zrealizowało to, co jest bardzo ważne, gdy chodzi o świątynię. Nasza świątynia była piękna, tak jak dzisiaj, przez naszą obecność, przez liczny udział w Komunii Świętej, za co bardzo dziękuję, przez także naszą modlitwę, którą do Boga w Trójcy Świętej zanosimy. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Ksiądz proboszcz w krótkim wywodzie powie parę słów jeszcze. Ofiarą eucharystyczną złożyliśmy dziękczynienie Panu Bogu za dzień, w którym uzyskaliśmy odpust zupełny z racji dzisiejszej uroczystości. Bóg przemawia przez ludzi, dlatego dziękuję naszemu księdzu arcybiskupowi Adamowi Szal, metropolicie przemyskiemu, za przewodniczenie naszym uroczystościom oraz głoszone Słowo Boże. Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, na czele z księdzem Waldemarem Janigą, dyrektorem Wydziału Katechetycznego naszej Kurii Metropolitalnej, księdzem archipresbiterem Andrzejem Surowcem, księdzem prałatem Marianem Karbowskim, naszym dziekanem i wszystkim kapłanom z dekanatu. Bóg zapłać wszystkim siostrom zakonnym, na czele z siostrą Krystyną, przełożoną sióstr. Dziękuję przedstawicielom władz parlamentarnych oraz samorządowych, a w szczególności pani radnej Annie Schmidt. Dziękuję panu staroście Tadeuszowi Chrzan, panom wójtom z Radymna Laszek oraz radnym z tych gmin. Dziękuję najwyższym władzom zawodowej Straży Pożarnej. Bóg zapłać panu kościelnemu, panu organiście wraz ze scholą parafialną. Dziękuję wszystkim strażakom na czele z panem prezesem Janem Fusiek oraz wszystkim, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi. Z wdzięcznością odprawiłem dzisiejszą mszę świętą za strażaków. Dziękuję panu dyrektorowi naszej szkoły i całemu gronu pedagogicznemu oraz panu dyrektorowi DPS Moszczany wraz z personelem i podopiecznymi. Słowa wdzięczności kieruję do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej na czele z prezesem Stanisławem Cisoń. Bóg zapłać panu Mieczysławowi Czujko oraz inspektorowi Janowi Bawą i wszystkim zatroskanym o nasz Kościół. Dziękuję przedstawicielom lokalnych mediów, a w szczególności telewizji internetowej POD24 i całej ekipie transmisyjnej wraz z jej właścicielem, panem prezesem Jerzym Duszko, który współpracuje z telewizją TV Angel, której założycielem jest nasz ksiądz archipresbiter Andrzej Surowiec. Dziękuję księdzu dyrektorowi archidiecezjalnego Radia Fara wraz z ekipą transmisyjną. Dziękuję panu redaktorowi Zdzisławowi Wójcikowi reprezentującemu Niedzielę Przemyską. Dziękuję przedstawicielowi Katolickiej Agencji Informacyjnej, panu redaktorowi Pawłowi Bugira. Dziękuję wszystkim, którzy łączą się z nami duchowo przez wyżej wymienione media i cieszę się, że są z nami osoby chore i samotne, które mają szczególny udział w Krzyżu Chrystusa. Dziękuję Grupie Maryjnej oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza i paniom z kół gospodyń, zarówno z Łazów, jak i z Wietlina III. Dziękuję wszystkim grupom duszpasterskim na czele z Radą Duszpasterską. Bóg zapłać paniom, które jako wolontariuszki pięknie ubierają nasz Kościół kwiatami przez cały rok. Słowa wdzięczności kieruję do tych, którzy pracowali nad przygotowaniem kaplicy przedpogrzebowej do dzisiejszego poświęcenia. Dziękuję wszystkim gościom, dobrodziejom, sympatykom naszej parafii z różnych miejscowości oraz kochanym parafianom
zaofiarowane dary ołtarza i modlitwę wypraszającą nam Boże błogosławieństwo. Bóg zapłać wszystkim, których personaliów nie wymieniłem i dziękuję za wszelkie dobro w budowaniu Kościoła duchowego i materialnego. Niech trwały owoc sakramentów świętych oraz usłyszonego Słowa Bożego pogłębia naszą świętość i przyjaźń z Bogiem, który z podwyższenia Krzyża Świętego uczy nas miłości ofiarnej. A teraz podam jeszcze porządek mszy świętych, ogłoszenia duszpasterskie, po których proszę uformować procesję eucharystyczną, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem w Kościele i końcowej pieśni proszę, aby zaproszeni goście przeszli do świetlicy w Łazach na wspólny jubileuszowy obiad. Porządek mszy świętych. Każdy dzień mszę o godzinie 18 tutaj w Łazach, z wyjątkiem soboty, bo wyjeżdżam z posługą Słowa Bożego. I tak, jutro za zmarłego Janusza, we wtorek również o 18 za msza święta za zmarłych, w środę za zmarłego Janusza, w czwartek za świętej pamięci Helenę i Tadeusza oraz Józefę i Michała o radość życia wiecznego. W piątek o 17 w Moszczanach za zmarłego Janusza, a tutaj za zmarłego Czesława. W sobotę również odwiedziny chorych z naszego Domu Pomocy w Moszczanach będą po mszy o 9 i będzie to msza za zmarłego Zenona. Tutaj msza o 8 rano, proszę zapamiętać, z racji wyjazdu z posługą Słowa mamy rano mszę. Niedziela, 8 rano, msza dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Damiana z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata. 9.30 Moszczany za świętej pamięci Dariusza Makarskiego w 7. rocznicę śmierci, intencja od rodziców o wieczne zbawienie. I suma w Łazach, msza święta za parafian o potrzebne łaski Boże dla żyjących i wieczne zbawienie dla zmarłych. Bardzo dziękuję tym, którzy przyszli do sprzątania kościoła. W tym tygodniu do sprzątania kościoła w Łazach prosimy mieszkańców Wietlina III od numeru 39/5 do numeru 43/10. Dziś niedziela środków społecznego przekazu. Modlimy się za pracowników mediów. Dzisiejsza składka mszalna przeznaczona na diecezjalne Radio Fara. Jutro święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży. W czwartek święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. W tym tygodniu przeżywamy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W czwartek bezpośrednio po mszy świętej proszę na spotkanie rodziców i dzieci z klasy trzeciej w ramach formacji przygotowującej do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. W piątek po mszy świętej w Łazach proszę na spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania. Omówimy szczegóły dotyczące rekolekcji zamkniętych. Przypominam, że jest to obowiązek udziału w takich rekolekcjach przed bierzmowaniem. W czwartek również, tak jak zawsze, co tydzień, Komitet Budowy i Rada Duszpasterska. Przypominam, spotkanie otwarte dla wszystkich. W sobotę wspomnienie świętego Ojca Pio. Proszę o zapisywanie się w zakrystii na listę do prowadzenia różańca w październiku przez poszczególne grupy duszpasterskie. Jest jeszcze kilka miejsc. Proszę, aby dzieci i młodzież zapisywały się do udziału w całorocznym konkursie niedzielnym i pierwszopiątkowym oraz proszę też o zapisywanie się w konkursie różańcowym. Aby nie przedłużać, innym razem powiem więcej o tych konkursach duszpasterskich. Przypominam też, że 23 i 24 września jest pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Jest do odebrania z prenumeraty oraz do zakupu wolnej sprzedaży orędzie miłosierdzia z sanktuarium w Łagiewnikach. I jeszcze bardzo ważna sprawa. Każdy z nas dzisiaj może złożyć podpis pod inicjatywą takiego komitetu ustawodawczego Zatrzymaj aborcję. Wystarczy podać PESEL. I jest to sprawa bardzo, bardzo ważna,
bardzo proszę każdego z was, kto tylko może, aby dzisiaj przy wyjściu potem z kościoła, po błogosławieństwie procesji, złożyć swój podpis. Zbawcza hostią godna Ci, co godno niebios wiedziesz bram. Mój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę pomoc ze Władcy się, niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej da. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny wśród nas. Dziękujemy za to, że poprzez miłość, która Cię napełniała, podjąłeś mękę, śmierć krzyżową. Chcemy dzisiaj, wpatrując się w krzyż i w Twoją obecność eucharystyczną, słowami litanii do Krzyża Świętego, prosić o potrzebne łaski dla naszej parafii, dla naszej ojczyzny, dla Kościoła Świętego. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, słuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu świata Zbawicielu, miłuj się nad nami. Jezu na śmierć krzyżową skazany, zmiłuj się nad nami. Jezu krzyż na swoich ramionach niosący, zmiłuj się nad nami. Jezu pod krzyżem upadający, zmiłuj się nad nami. Jezu krzyżem przygnieciony, zmiłuj się nad nami. Jezu na drzewo krzyża rozciągniony, zmiłuj się nad nami. Jezu do krzyża przybity, zmiłuj się nad nami. Jezu na krzyżu podwyższony, zmiłuj się nad nami. Jezu na krzyżu krew swoją przelewający, zmiłuj się nad nami. Jezu z krzyża modlący się za nieprzyjaciół, zmiłuj się nad nami. Jezu z krzyża przebaczający, zmiłuj się nad nami. Jezu z krzyża matkę swoją żegnający, zmiłuj się nad nami. Jezu na krzyżu umierający, zmiłuj się nad nami. Jezu na krzyżu włócznią przebity, zmiłuj się nad nami. Jezu z krzyża złożony i pogrzebany, zmiłuj się nad nami. Jezu na krzyżu uwielbiony, zmiłuj się nad nami. Krzyżu święty, drzewo życia, ochraniaj nas. Krzyżu święty, mocy i mądrości Boża, ochraniaj nas. Krzyżu święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa, ochraniaj nas. Krzyżu święty, powszechny znaku zbawienia, ochraniaj nas. Krzyżu święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy, ochraniaj nas. Krzyżu święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi, ochraniaj nas. Krzyżu święty, źródło wszelkich łask, ochraniaj nas. Krzyżu święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia, ochraniaj nas. Krzyżu święty, znaku wyznawanej wiary, ochraniaj nas. Krzyżu święty, nauczycielu miłości i przebaczenia, ochraniaj nas. Krzyżu święty, pociecho smutnych i cierpiących,
ochraniaj nas. Krzyżu Święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych, ochraniaj nas. Krzyżu Święty, pomocy na drodze nawrócenia, ochraniaj nas. Krzyżu Święty, umocnienie pokutujących, ochraniaj nas. Krzyżu Święty, wolności przed zniewoleniem zła, ochraniaj nas. Krzyżu Święty, nadzieją umierających, ochraniaj nas. Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania, ochraniaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Módlmy się. Boże, który na drzewie krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twojego Syna, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca winę z Tobą. Głosy ludów zgrodzonymi, wielbi święta pierz Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, słycha słowo. Syna wraz z Duchem Świętym. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebios. Chwalebny i sławny i wywyższony na wieki. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się, Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarbnie przebrany. Dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary. I nieustannie błagamy Twą dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie.